Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I takie szybkie jakby przypomnienie wczorajszego meczu Mistrzostw Świata Hiszpania kontra Holandia. I takie moje szybkie podsumowanie, to co Hiszpania wczoraj pokazała, to jest w ogóle żenuła. Tego nawet się nie da opisać, bo to co się wczoraj działo, zwłaszcza z tym bramkarzem hiszpańskim, jest po prostu śmiech na wodę, no normalnie nie, to było niewiarygodne. Tak doświadczony bramkarz, no podobno chyba jeden z najlepszych hiszpańskich, a to co wczoraj pokazał, to jest totalne dno. Ja się nie spodziewałem aż takiej presji ze strony Hiszpanów. Ale no cóż, Holandia była ze swoją strategią, działała według takiej, a nie innej taktyki. Może trochę faulowała zbyt w zaostrzony sposób, ale no jakoś ich ta metoda zadziałała, a Van Persie, to pokazał klasę, naprawdę, niczego sobie, ale Robben też przedstawił swoje odpowiedzi w postaci dwóch spektakularnych bramek, chociaż bardziej spektakularny był Van Persie. I jeszcze piąta bramka tego, De Vrija, przy rzucie wolnym, ale niby tam był faul tam Casillasa z jakimś tym Holendrem, ale nie uznano tego, bramka i tak była, ale powiem wam, Hiszpania no zawiodła, no wydali Hiszpanie tyle pieniędzy na ten mecz, no i okazuje się, no, że na marne. Po prostu pokazali dno, według mnie, ale Hiszpania nie wolno jej też jakby wykreślać, bo Hiszpania też potrafi, no wygrała Mistrzostwa Europy 2 lata temu, wygrała tam jeszcze parę razy, może nawet teraz wygrali Mistrzostwa Świata, nie wiem, ja kompletnie nie znam historii tych Hiszpanów, ale też nie wolno ich lekceważyć, ale wczoraj to co pokazali, to jakby normalnie po raz pierwszy weszli na boisko i zaczęli grę, no tak to wyglądało z mojego punktu widzenia, ale jedna bramka z karnego Xabi Alonso to szczerze mówiąc żadna honorówka. I to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o wczorajszy mecz. Ale taką bekę miałem, jak ten Casillas, nie. Przecież w tej chwili aż mi się chce śleć, ale po prostu nie myślę o tym, bo to było zbyt śmieszne i z jednej strony zbyt takie wstydliwe dla tego bramkarza, że tego już aż nawet nie warto przypominać. Dobra, ja już skończyłem swoją jakby wypowiedź na temat wczorajszego meczu. Przechodzimy do naszych sezonówek. Jest 1-3-4, więc 3 remisy, 4 przegrane, 1 wygrana. No, mamy 2 mecze jeszcze i kilka punktów. Dokładnie to 3 punkty zdobyć, żeby po prostu zaawansować. 2 punkty zdobędziemy, zostaniemy w 10 lidze. Jeżeli zdobędziemy więcej, to i tak awansujemy. Dobrze, to może byśmy już zaczęli. Ja już sobie dałem tutaj dany określony skład. Chociaż ja mam takie tutaj przeczucie, że mógłby tutaj wejść ktoś inny równie dobrze. Dlatego, no, Cieliniego, no bo on tu też jest trochę wyczerpany, a ja nie chcę dawać wyczerpańców. To dajmy tak, Bonucci, strzały, podania, a z drugiej strony Peluso. No dajmy Bonucciego. To widzę, że bardziej na rzeczy jest, jeżeli chodzi o takie rzeczy. No to dajmy tutaj za niego. No co prawda jest tylko zwykły złoty, ale też należy do Juventusu, więc nie warto go jakby tak lekceważyć od razu. Dobra, tu temu menedżerowi trzeba będzie potem kopsnąć tą kartę kontraktu, bo inaczej będzie masakra. A no dajmy jeszcze tego. Caceres niech wejdzie.
Sami tam będzie miał trochę kopa. Jogbona za Barca Gliego, dobra. Takie jest moje ułożenie i myślę, że starczy. Póki co. Zobaczymy, jak dalej będzie. Dobra, szukaj mi przeciwnika. I błagam, żeby już za czwartym razem nie było remisu, bo ja normalnie chyba skończę w to grać. No co, znowu opuścił przeciwnik. Ja ci dam. Szukaj mi. Bo jak nie, to zgłoszę to do EA. Będziecie mieli przerąbane. Bo kurde, ja tak... Tak też nie można. O! Koleś ma jakieś lekkie opóźnienia. Ale widzę, że chyba już ogarnął. Dobra. Jedziemy. Zobaczymy. Jezu, jakie on tu ma zgranie, matko i cholera jasna. Tej, ma jednego z Juventusu, co za złodziej. Oj, 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 to go zjedziemy chyba. Takie mam wrażenie, bo on ma 50 zgrania, ja mam 100 zgrania, więc dwa razy większe szanse, ale on może mieć tych mocnych. Dobra, przebijaj to. Kogo on tutaj ma? Czecha, Konko, Barzagli, Wolscheid, Armero, Sergio Busquets, Lennon, Hoylet, Menes, Benteke, Staric. O kurde, dobra. To chyba jednak się przeliczymy. Ale to zobaczymy jeszcze. Dobra, musimy uważać. Co takie lagi? Takie mam z lekka, nie wiem, ale mam pewne obawy, bo on tutaj ma samych naprawdę mocnych. I będziemy mieli dość duży problem. Jeżeli oczywiście tego nie spieprzymy. Dobrze, Pepe. Spokojnie. O, nie wyszło. Czech złapał, ten z ulem na głowie. Czy tam z hełmem, jak tam wolicie. Gonić czarnego, gonić. No naprawdę! No kurde, Buffon. No chyba se żartujesz. Nie, ja się nie zgadzam. Ja się w takie coś nie bawię. Nie. Dobra, Tevez, dajesz, jedziesz. Przejedziesz ich tutaj. Pierwsza bramka w tym spotkaniu. Kurde, nie, no nie wierzę, już tak szybko. Te, no kurde, zwalać mi stąd. Blisko pole karne. No nie, no będzie ciężko, strasznie. No, kurde, wykop to. No co jest grane? No, takie coś to ty, wiesz, możesz sobie matce strzelać. Ale nie do mnie z takimi. Kurde, Buffon jeszcze raz puścisz, a pójdziesz na zmianę, poważnie ci mówię. Jeszcze raz. O, jakieś może tutaj będzie zremisowanie. Kurde, uważać, bo mi tutaj zaraz zdeklasują obrońców. Podaj mu to, dobrze, Tevez biegnij, dobrze, podaj mu to. No kurde, spalony, no. Lubi grać na granicy spalonego, ale... Żebym ja tam zaraz się nie przeleciał do kabiny i wam nie nakopał. Kurde, no. Zaczynam już się wkurzać, a mamy minutę którą? 13, 14, no, pięknie, już pięknie. Blisko pola karnego. Jest dośrodkowanie. Dziawieńko, 15 minuta. Żółwik, bro, żółwik. Proszę bardzo. A jednak umiemy zremisować, a jednak. Powtóreczka musi być, nie. Z główeczki, pięknie, brawo, brawo. No. Pięknie, ale teraz będą pewnie się chcieli. Oj, dobra, sfaulowałem. To już było widoczne na bank. Te kurde, uważać. Bo oni oddadzą to golem drugim. O, no przejąłbyś to prawie Pogba. Dobrze, podaj mu to. I biegnij, kurde, Pepe. Oj, dużo się tu będzie działo. Podaj mu to lepiej. Kurde, Tevez! Co ja ci mówiłem? Podawaj normalnie, a nie jak down. Bo cię normalnie zaraz wywalę, tak jak tego Buffona. Dobra, nieważne. O, Asamoah, dośrodkujesz? O, nie wyszło.
Złe zagranie, dokładnie. Bonucci. Kurde, podawaj normalnie, albo zlecisz stąd. O fuck. Kurde, no trzeba mu tą piłkę zabrać. Dobrze, Buffon jasny. Poświęcił się. Co się czardy patrzysz? Nie strzelisz mi drugiego. Znaczy to był Benteke, ale Stalic też czardy, no. Siłą rzeczy. Dobra, nie strzelicie mi tego gola. Zapomnijcie. Dobra, wykop to Isla, dobrze. Isla zrobił dobrze. Tutaj. Jeśli chodzi o to. O, Barzagli, a też mają tutaj Włocha. I podaj mu teraz, no porządnie, o. Dobrze, Tevez. Tevez podał do Asa Smoły. Asa Smoła dobrze podał, chociaż mogę mu zabrać. Pogba przyjmuje. Dośrodkowanie, uuu, nie wyszło mu. Pogba! Bo ci zaraz normalnie najebie. Ja cię ostrzegam, ja ci tylko ostrzegam, że kurde, może być ze mną źle. Te! Kurde, co mi faulujesz? Podaj mu to. Dobra pozycja do oddania strzału. Kurde, no było ich dwóch. Nie opanowałbym tego. O kurde. O nie, Benteke, nie. Miałeś już jednego gola. Panu już podziękujemy. Ale on tu widocznie, kurde. Przecież ja jestem od nich szybszy. W pizdu. Dobra, biegniesz, Dziobinko. Biegniesz, ile sił masz w nogach. I dajesz. I Vidal. Kurde, ale nam ciągle zabierają tą piłkę. I to nas wkurza. Dobra, Sasmoła. No. Kurde, Smoła, tak nie strzelaj. Dobra, najważniejsze, że nie dotknął czarny tej piłki. Ogbona. Dobra, teraz gdzie podać? Chyba tutaj. Sasmoła. Dobrze, biegnij. Biegnij. Co to było? Kurde, ale trzymają się teraz. Albo próbują grać na czas, albo coś kombinują. O, dobrze, dobre podanie. Spieprzył. No, Asamoah. Dobrze. No kurde, słabo gra. Nic tu nie robi praktycznie, my im tu wszystko robimy. Dobra. Kurde. Ale ciągle zabierają nam piłki, to nas wkurzać będzie. Dobra, Tevez, biegnij Tevez, kurde, w tobie nadzieja. Dośrodkuj. I jedziemy z nimi. Ludzie, co to było? Nie, dobra. Te, bo się zdekoncentrowałem trochę. Dobra, walcz ze Sturridge'em. Walcz, dobrze. Walczył. Kurde, kombinują. Te! Podaj mu to, dobrze. Zdążył. Dobra, kurde, oni teraz... Oni tutaj coś naprawdę... próbują. Te, faul! No i czemu sędzia nie zagwizdał? Idiota. Dobra, Tevez. Dośrodkuj. No kurde. Znowu Asasmoła spieprzył. Kurde, podał to jakoś dziwnie, ale podał. Naprawdę? Tevez! Gdzie ty stoisz? Ja ci mówię. Nogi porywam i znowu będzie remis, nie, ja tak się nie bawię. No strzelcie tego gola, żeby ich dobić, no, do szatni z nimi. Dobra, czekajcie, bo zaraz się zdekoncentruję kompletnie i będzie źle. A ja wiecie, za dużo komentuję, za mało playsuję, no. Dobrze, biegnij. Kur... Podaj mu to, dobrze. Jest! No byłby place! No kurde! No bierz tą piłkę. No, sędzia zagwizdał, remis. No chyba se żarty robicie znowu. Grze obu drużyn za mało jest chyba wiary, że można pokonać przeciwnika. No właśnie, kurde! A ten Benteke to był zapewne siebie. No i mamy większe posiadanie piłki, no to są gówna. Tak naprawdę to są gówna, a nie zawodnicy. Zaraz, może jakąś zmianę tu szybką zrobię, żeby tu był jakiś power. Kogo by tu dodać? Barzagli. Oni mają Barzagliego, więc żeby nie było, że kopiujemy. Peluso, Pirlo, Lichtsteiner, Quagliarella. Dobra, żadnych zmian, jest dobrze. Tak tylko sprawdzałem szybko. Lamela, Ben Arfa, nie znam typów, ale coś wprowadził.
Zespoły rozpoczęły drugą połowę. Dobra. Trzeba kombinować, bo oni tu też chcą playsy robić. A ja tak nie mogę pozwalać na to, żeby oni sobie mogli taktyki. O! No byłoby. Kurde! Co robicie z tą piłką, idioci? Te, bo się zaraz przebiją tu. Dobra, Vidal podał. Dziewinko! Jest! 2-1! Szmato! 49 minuta, Dziowinko, drugi gol. Pięknie doczepił tą piłkę. Jestem z ciebie dumny, Dziowinko. Jak zrobisz hat-tricka, to ci dam taką nagrodę, że normalnie będziesz mi tu grał. Jakie nieporozumienie ze strony czarnych. No ja, no cóż, czarny z czarnym też się może czasami nie zgadzać, no. O, tu podaj, dobrze. I on dośrodkuje, jak nie spieprzy. Walcz z nim, dobrze. O, walczy. Jep. No Asamoah, ładnie strzelaj, tak? Tylko skup się i wycentruj dobrze, żebyś to mógł potem... O, no kurde, czemu ty tego nie przyjąłeś? Co to było? Który to był? Ale prowadzimy, w końcu. Jeżeli będziemy trzymać taki wynik, jaki teraz trzymamy, to możemy to jeszcze naprawdę zwyciężyć. Kurde, won mi z tym. Dobra, Dziewinko znowu. Co? Kurde, Barzagli. A no, wyszła mu piłka, kurde. Mają tego swojego Barzagliego. Sergio Busquets. Gówno, a nie Sergio Busquets. O, Pogba. Wykaż się i strzel. Nic nie będzie. Ty, no kurde, czemuś ty się ruszał. O kurde. Starcz. Oh fuck this shit. Dobra, wykopuj to, Caceres wykopuj. A, dobra, może być. Byleby oddali zagrożenie. Ale skubany. Chciał już coś wykombinować, no tak to wyglądało, no. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Te, no bo znowu coś chcą. Te, bo przeciwnik zaczął coś tu grać. Co robisz? No nie! Kurde, Buffon schodzisz, słyszysz mnie? No kurde, Benteke zasrany. Zmiana, schodzisz, nie ma taki... Kurde, nie. Buffon schodzisz. Porąbało cię chyba. Albo z drugiej strony dajmy mu jeszcze jedną szansę, ostatnią, jeżeli znowu coś spieprzy, ewidentnie zejdzie. Ale no musiałem się na niego powkurzać. Wyrównana gra. Te, on robi jakąś zmianę. Kurde no. Marin, o nie, tylko nie Marin, on mnie może zaraz dobić. Jak wprowadził Marina, to już mam przesrane. Ja znam tego typa, on jest tak zdolny. O, widzicie, on zaraz przebiegnie całe boisko. Kurde, no grać ludzie. Robić mi tu playsy. Ej, bo on zaraz strzeli hat-tricka. Wykop to. Nie, no i znowu ma być remis. Ja się tak nie zgadzam, no. Ani trochę się nie zgadzam na takie coś. No walcz. Dobra, wykopali to. Ale Buffon, ty zacznij bronić. Bo ty widzisz, ty chyba się obijasz za bardzo. Takie przynajmniej przyjmuje wrażenie. Ten, o kurde. O, tu zwalili pewną rzecz. Te, faul! No i znowu sędzia nie zagwizdał, co za idiota. Kurde, no. No, wkurzają mnie. Zabrać mu tą piłkę, no zabrać temu Benteke, no. A teraz przy piłce Tevez. Kurde, Tevez, jak mogłeś. Daniel Starić. Te! Strzał został zablokowany. Dobrze, no kurde, znowu niedobrze. Dobrze, no, git. Biec to, teraz biec. Kurde, konno jakiś. Marin, zwalaj mi stąd. No nie, ten se biegnie, nie po piłkę, ja nie ogarniam. O, biegnij. Kurde, nie. Ja nie mogę tego przegrać, ja nie mogę tego po prostu przegrać. Znowu mamy remis. Jest niewiarygodne. Znowu.
A byliśmy przewagą. Punktem przewagą byliśmy. Dobra, Bonucci, czy jak cię tam zwą, rób coś. Masz bronić się. Dobra. No Tevez! Podaj mu to! O, biegnij, dobrze, zrobisz dośrodkowanie, zrobisz... No idioto! Miałeś zrobić dośrodkowanie, a ty nie wiem co robisz. Pogba, robisz mi teraz. Dobrze, jest! Z główki? Kurde, Czech to wykopał. Oj, mamy problem teraz. Teraz trzeba się bronić. Wykop to, dobrze. No nie, nie przyjął tego. Co za rąbany idiota. No Pogba! O kurde, Marin, Staric. Schodzisz! Schodzisz stąd, w pizdu. I już więcej nie zagrasz. Nie. Kurde, przewijaj to i stary, ten Staric, Buffon, schodzisz. Koniec. Moja cierpliwość się już w tej chwili skończyła. Storari, jeszcze parę zmian zrobię, bo widzę, że już prawie wszyscy są przemęczeni. No, to jest śmieszne, zaraz. Barzagli wchodzi i jeszcze jeden piłkarz. No kurde, nie, to jest śmieszne w ogóle. I Pogba, ty też schodzisz. Kurde. I wchodzi Pirlo. Dobra, wszystko wykorzystane. Przegrywamy jednym punktem. 9 minut. Jeżeli teraz spieprzymy, mamy małe szanse. Albo praktycznie zerowe. Dobra, działać panowie, działać. O. Dobrze. Dobrze, to była już idealna akcja. Kurde, ale na początku meczu był słaby. Bardzo. Ale jak wprowadził kilku swoich, to już robi z twarza zagrożenie. O, dobrze, Storari. Wykopuj to od razu. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. No, ludzie! Dobra, Asasmoła. Asasmoła, dośrodkuj. Może być groźnie. Czy to wykorzysta? Gwizdek. Co? Gdzie? Który? Ja niby faulowałem. Ha. Na pewno. Kurde, wykopują to jak najdalej. Tylko po to, żeby ten czarny Benteke przyszedł. Albo gra na czas teraz. No nie, no zamorduję tego Buffona. Jeżeli nie pójdę do 9 ligi, to ja sprzedam go. Kim mnie to interesuje, ale no co on robi, no. Nikt mu nie... Co? Gdzie? Co znowu? Kurde, spalony, no. Dobra, no i super, przegraliśmy mecz. Zajebiście po prostu. No jeszcze teraz Benteke chyba chce mnie dobić. Nie. Piec po to, no kurde, co wam się tak piłka trzęsie? No i kurde, no. O, no Giovinco! Tak cię chwaliłem, tak cię kurde chwaliłem, ale wszystko wina tego Buffona. No po prostu w następnym meczu nie zagrasz, że ci to obiecuję, Buffon, nie zagrasz. Giovinco zostanie, bo strzelił 2 gole. Kurde, nie, to jest dramat już. No, a Samoa jeszcze ma dobrą ocenę, ale Buffon, ty schodzisz. No, niska ocena, 5-9, no to jest za ocena, no, zejdziesz. Po prostu parę listw ode mnie zarobisz najpierw, a potem ci powiem, nie będziesz wchodził na ostatni mecz, bo kurde, nie zasłużyłeś sobie. Co za luj. Dobra, a reszta Buffon, znaczy Buffon, Bonucci i Pogba, no to może być. No ale no niestety, no kurde, jego mol. No i 3 punkty, ostatni mecz. Zależący od tego, czy wejdę do tej pieprzonej 9 ligi, czy se zostanę w 10.
Zobaczymy, wszystko zależy ode mnie, ale już bym mógł to wygrywać. Już bym to mógł, bo to było widoczne jak byk. No i jeszcze 13 expa mi brakuje do 29. Jeszcze pechowe 13 expa, no widzicie? Nic mnie już bardziej nie może dobić. Nic już mnie bardziej nie może dobić jak przegrana z winy bramkarza, bo to był idiota. A dwa, no po prostu, nie wiem, no trafił mi się czarny charakter. Benteke zasrany, kurde, Staric. No miał swoich czarnych bambo, łysych idiotów, no i kurde mnie rozbiły na czynniki pierwsze, no i przegrałem, no. No i ostatni mecz, który będzie jutro, i jutro zadecyduję o tym, czy przejdę do 9 ligi, dostając 3 punkty, czy zostanę i będę musiał kiblować 10 ligę po raz drugi. Dobra, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trochę rage'u było, ale no Buffon nie wejdzie. Ja wam mogę teraz zaraz pokazać, że Buffon mi tu schodzi. Kurde, nie, no coś ty zrobił w ogóle. No, temu trzeba dać kartę kontraktu, a ty idź sobie na jakąś emeryturkę, bo ty, chłopie, gówno żeś zrobił. No, chłopie, no niczym żeś się nie wykazał, Buffon, no. No co, rejmasz jak żółw. No i tyle ci powiem na ten temat. Dobra, to jeszcze może kupimy piłkarzowi kartę kontraktu i skończymy odcinek. Ale nie, nie, nie. To co było, to co oni pokazali. No, Dziewinko się wykazał, no nie ma co. Zrobił bardzo dużo, chciał nawet trzeciego gola strzelić, ale no już był wyczerpany. I z drugiej strony, no, mogłem zrobić zmianę na napastniku, ale co by to dużo zmieniło? I tak bym to przegrał, bo miał bardzo dobrych piłkarzy. Mieszany skład, miał Benteke, miał Staricza, Czecha, no, Sergio Busquetsa, no to piłkarzy miało piłkarzy, wartych więcej niż mój skład razem wzięty. Dobra, tu masz czarny bambo, paszę, żebyś się mógł najeść na następnych 20 parę meczy. A my się już tu żegnamy. No przegrany mecz, trudno, trzeba się z tym pogodzić, ale było całkiem też przyjemnie na początku. Trzymajcie się, na razie, yo.